Krystyna Sibińska i kolejny nasz gorzowski bohater, a dzisiaj jest z nami malarz, który namalował Gorzów z różnej perspektywy. Pan Jerzy Zgorzałek, witam pana bardzo serdecznie. I taka ciekawostka, jest pan w Gorzowie od 5 lat. Czyż bohaterem to może jestem rzeczywiście, bo przez 5 lat stworzyć taką serię, którą ja stworzyłem, to rzeczywiście wymaga bohaterstwa. A to bohaterstwo możemy obejrzeć jeszcze do końca sierpnia w naszym gorzowskim Spichlerzu, bo jest wystawa i tutaj mamy album z tej wystawy. Jest taki folderek. Tak. Więc wszystkich, którzy jeszcze są w Gorzowie, zarówno turystów zwiedzających, ale też mieszkańców Gorzowa, którzy mają wolną chwilę, zapraszamy do Spichlerza, bo warto pójść i obejrzeć, bo Gorzów jest pokazany naprawdę w sposób przepiękny. No i właśnie, 5 lat pracy i efekty katedra, estakada gorzowska, warta, Gorzów z takiej innej perspektywy, bardzo dużo tych obrazów. Dlaczego akurat Gorzów i dlaczego akurat właśnie taka wystawa? Ja tutaj w tym folderze napisałem takie motto, które pozwolę przeczytać. Nigdy nie szukaj swego miejsca w życiu, ono znajdzie ciebie i przytrzyma, a ty staraj się mu odwdzięczyć. Rozumiem, że Gorzów pana znalazł. Więc właśnie Gorzów mnie znalazł. Mianowicie, to trzeba by wrócić do czasów warszawskich. Miałem w Warszawie potężną galerię, prawie 250 metrów kwadratowych przy kopcu Czerniakowskim. No ale zmienili się właściciele, zmienili się warunki, to tamto. I oprócz tego deweloper się przymierzył do tego, więc ja nie czekając na niechybną śmierć tej galerii, musiałem coś wybrać. A wiadomo, że malarz to nie jest milioner i to, co ja miałem do zaoferowania, to były pieniążki może dobre na Gorzów, ale nie na Warszawę, bo wiadomo, że za coś takiego, które mam tutaj obecnie w galerii razem z mieszkaniem w segmencie na Okulnej, w Dolince, musiałbym zapłacić coś takiego 1,5 miliona w Warszawie. To i to, tak mówiąc, no, nie byłoby to najlepsze miejsce. Względy ekonomiczne tak, przemówiły. Naturalnie. No cóż, wyjechałem w stronę Niemiec, bo słyszałem, że właśnie fajne, tanie mieszkania i z galeriami, to wszystko można było w Niemczech znaleźć. Niestety nie znalazłem niczego takiego. Przejeździłem po prostu całą Brandenburgię prawie. I zahaczyłem o Gorzów w drodze powrotnej. Ot, fajne miasto. Przejechałem się tą estakadą waszą i tak tym całym, tą trasą i mówię, cholera, jak w górach. Więc posiedziałem może z 3 dni i to z pieskami nawet, co się nie zdarza w ogóle. No i to cóż, tak się trafiło akurat, że sięgnąłem do zasobów oto domu i patrzę, o jest coś takiego fajnego, ale to jeszcze Radzińscy to mieli tak. Naturalnie się z nimi spiknąłem, tak mnie namawiali, że w końcu... Że w końcu postanowił pan, że osiedli tak, się pan po latach w Gorzowie no. I myślę, że z efektem bardzo dobrym, bo mieszkanie to jedno, a twórczość to drugie, prawda? Tutaj też muszę powiedzieć, że jest tu też pewnego rodzaju zasługa też pani Ewy Pawlak, byłej dyrektor kultury, Wydziału Kultury. No ona mnie też tak zachęcała, mówi, że taki gość jak ja to jest potrzebny w Gorzowie. Co prawda minęła się trochę z prawdą, no, ale to nie jest to tak. Ja myślę, że to, co pan namalował i ta wystawa jednak pokazuje, że był pan potrzebny. Był pan potrzebny w tym czasie, był pan potrzebny właśnie z takimi swoimi wizjami, bo ta taka fotografia Gorzowa, bo te pana obrazy są bardzo fotograficzne, bardzo takie dbałe o szczegół, więc ta fotografia Gorzowa z różnej perspektywy to jest chyba coś, co na przyszłość będzie mogło też, miejmy nadzieję, pokazać już naszym przyszłym pokoleniom, jak ten Gorzów wyglądał i jak się też zmieniał. Właściwie ta seria też się zmieniała, ponieważ ja jestem pejzażystą, przede wszystkim jestem pejzażystą. Zresztą podobno dobry malarz powinien wszystko mieć namalować. Tak ze mną też jest. Gorzów zacząłem malować, no przede wszystkim Warta mnie ściągnęła. Ten bulwar wasz. Przecież ten bulwar jest naprawdę jednym tak zwanym cudów, można powiedzieć, Polski, bo mało miast, większość miast odwraca od rzek. Była taka tendencja, a Gorzów się przybliżył. Może to była rzecz, która mnie ściągnęła w pewnym sensie, no bo jednak to jest piękne. A poza tym, no cóż,
przecież ja tu poznawałem ludzi, którzy przyszli na mój warnisaż, który otwarcia galerii, którą wreszcie po pół roku otworzyłem, bo przecież remont to, tamto, no jest to jednak wysiłek dosyć duży. Przyszli, sporo ludzi przyszło, których w ogóle znałem, których nie znałem. Naturalnie też i praca się też znalazła, nie wiem dlaczego, ale jestem tutaj hołubiony przez wszystkich. Naprawdę, tyle artykułów widzę różnych tam w internecie, w tym, tamtym. Pogorzów jest tak generalnie przyjaznym miastem, tak? Gdyby każdy artysta miał takie wejście, to byłoby cudownie. No, dlatego... może nasi lokalni artyści, którzy od lat tworzą, mogą czasami mieć inne zdanie, ale to tak zawsze jest, że u siebie to artyści nie zawsze są doceniani. Czasami właśnie trzeba wyjechać, trzeba w inne środowisko wejść i wtedy też ten odbiór trochę będzie inny. Więc nas cieszy taka relacja pana z Gorzowem na dzień dobry. Ja mam nadzieję, że ona zaowocuje dalszymi pracami. No ja pani powiem, no ten cykl jest już w pewnym sensie się zakończony, chociaż do pełnego szczęścia brakowałoby jeszcze z kilku obrazów, bo przecież to miasto też jest ciekawe. To nie tylko obrzeża, nie tylko Gorzów jakieś z panoramie i inne takie tematy, ale przecież i Chrobrego i tam, bo zresztą ja już tam pokazałem niektóre miejsca takie przy Mieszka I na przykład, tak, tam no w każdym bądź razie już tak nie będę wyliczał, bo to zajęłoby nam trochę czasu, a to jest nieistotne, bo przede wszystkim istotne jest to, że ta cała seria, ona ma zadanie pokazania Gorzowa i oczyma przyjezdnego i oczyma turysty i może i dla turysty. Może to jest właśnie ważne, dlatego że czasami sami gorzowianie mówią, a patrzą na Gorzów przez pryzmat, nie wiem, czy remontu dróg, czy korków, czy powiedzmy właśnie jakiegoś tam wydarzenia. Natomiast ci, którzy przyjeżdżają, mają takie inne podejście, inne spojrzenie i ono właśnie pokazuje... Korki mnie nie przerażają, bo w Warszawie mieszkając to ja miałem takie korki, że jadąc przykładowo z Saskiej Kępy do siebie do pracy, to mnie jechałem 2 godziny do pracy, raptem 8 kilometrów, tak? No, przez most przejeżdżać nie można było, a już nie mówiąc o tych wszystkich demonstracjach i tak dalej, kiedy się jeździło po materiał, to ja miałem w Warszawie potężną firmę reklamową, robiłem takie rzeczy, że to ho, ho, reklamy 120-metrowe na przykład. Tak, no ale to czasy przeszłe. Gorzów naturalnie jest miastem, w którym się zżyłem, a właściwie dzięki może ludziom, którzy przybywają. Przecież tak, Gontowie na przykład, wspaniali fotograficy, Edy Naumowicz, przecież z Wolska Krysia, który ze swoimi zdjęciami wspaniałymi. Przecież to są wszystko ludzie, którzy mi pokazali, jak ten Gorzów jest, gdzie szukać tych wszystkich miejsc, jak je szukać. Bez nich to nie wiem, czy ja bym to namalował, bo przecież ja tam nie dotarł, bo skąd bym miałbym wiedzieć. Poza tym nieżyjący dzisiaj tak na przykład Jurek Duda, który był jeden z pierwszych, który mi wskazał historyczny rys Gorzowa, bo namalować miasto bez znajomości, to jest niemożliwe. Wyjdzie pocztówka, po prostu. A mnie nie chodziło o pokazanie pocztówki. Bo Gorzów, pocztówkę to może Daniel czy inni sfotografować, fajnie wrzucić i wydać, tak? Ale to nie jest ta sprawa. Ten obraz musi coś mówić o tym mieście. On musi pokazać atmosferę. To jest coś, gdzie przykładowo oglądając ten sam obraz, ciągle się ma się wrażenie, że się go nie widziało. I bardzo często ludzie do mnie przychodzą, którzy odwiedzają mnie w galerii i mówią, ty, jakiś nowy obraz. Jak to? Przecież go widziałeś już. Tak? No, na tej zasadzie po prostu. To jest chyba właśnie ważne też, z której strony spoglądamy. Więc, no tak, naturalnie. Patrząc z jednej strony widzimy inne elementy, patrząc z drugiej to jest ja myślę, coś że to jest to moja maniera, która została nabyta przez całe lata. Przecież ja się zajmuję, przeszło 50 lat tak zwanym malarstwem, ale to nie znaczy, że 50, bo zresztą będąc młodym chłopcem też nie rozstawałem się ze szkicownikiem. A potem miałem szczęście, tylko i wyłącznie szczęście do ludzi, którzy mi przekazali albo nie chcieli mi przekazać wielu rzeczy swoich tajemnic, które no, w rozmowie musiał z nimi... Musiał pan podpatrywać. Tak, bo przecież nie łudźmy się, że ludzie, którzy kończą akademię, to wychodzą po prostu zieloni. Ja w swojej firmie zatrudniałem ludzi po akademii i niestety musiałem po 2 tygodniach wiele ich zwalniać, bo niestety no, biznes jest biznesem. No, ja nie jestem człowiekiem, który, jak to się mówi, no w każdym bądź razie nie jest to łatwy zawód.
To jest, ja wszystkim mówię, zresztą mam pod bokiem liceum plastyczne. No, przykre mi, że po prostu tylko dwoje absolwentów do mnie trafiło, którym powiedziałem, że jeżeli chcą z tego żyć, to muszą być przepiekielnie dobrzy, mieć piekielnie dużo szczęścia i być jeszcze dobrzy marketingowo. Bo niestety, no, popatrzmy jeszcze szczerze. W dzisiejszych czasach bez marketingu, bez takiej reklamy, to i trudno na pewno się przebić. Ja wszystkim mówię, że słuchajcie, Gorzów jest bardzo dobrym miejscem, ale na wczasy. No jak się okazuje, na twórczość również. No zaprzecza, ale to jest też moje szczęście. To znaczy, jakbyśmy mieli tak powiedzieć, po tylu latach pana pracy, to ten Gorzów możemy tak trochę potraktować, że to są takie wczasy tak. Od właśnie tej prowadzenia firmy, od takiego zabieganego życia w Warszawie, więc tutaj w Gorzowie, no rzeczywiście możemy też tak to powiedzieć. Poza tym jeszcze jedna rzecz, popatrzmy sobie inną stronę. Ja tutaj coś jednak zrobiłem, zostawiłem coś. Przecież ci ludzie, którzy przechodzili do mnie galerię, ja bardzo często ich wciągałem do galerii, bo każdy się bał wejść. Bo tacy są. Po prostu nie łudźmy się, że przecież to Gorzów nie składa się z samej wyjątkowej inteligencji, wszyscy, nic tylko sztuka i kultura. Jest to niewielki przecinek takich ludzi, którzy by weszli samoczynnie do tego. Ja się bardzo często zapraszam, ale to 4-5 lat, ale mnie się znamy i ani raz nie byli. No właśnie, ale teraz możemy powiedzieć, a z kolei powiedzieć, tacy, że... popatrzmy sobie, przepraszam, że ci, którzy weszli, był taki przypadek, że człowiek, który mówił, mówi, tutaj też jest galeria, tam raz poszedłem i więcej nie pójdę, bo betony się nie będę potykał. Jakie betony? No takie ze styropianu, coś takiego i coś tam chciała pokazać, ale ja idiotę siebie robił nie będę. No więc ja mu się wytłumaczyłem, na czym ta rzecz polega i w ogóle tak dalej. Po półtora miesiąca czy dwóch przyszedł i zaczął ze mną dyskusję na temat impresjonistów, czym się różni Gauguin od Cezanna. No ludzie. No, więc coś bardzo. Zrobiłem w tym coś. A popatrzmy sobie dzieci. Dzieci bardzo nagminnie wpadają do mnie do galerii. I za każdym razem nowi i rozmawiają o obrazach, to tamto. No przecież to jest potrzebna naprawdę placówka. Ja się w ogóle czasem dziwiłem, że aż tak fajnie jest. No. To takie głosy cieszą. To dlatego też możemy dzisiaj wszystkich gorzowian zaprosić i... Do Spichlerza zaprosiliśmy, natomiast wszystkich, którzy nie zdążą przyjść do Spichlerza, to zapraszamy na ulicę Okulną. Okulna 31A. Okulna 31A, tam jest stała galeria pana Jerzego Zgorzałka i tam oprócz tego, co namalowane zostało na temat Gorzowa, są również inne pejzaże i cała twórczość i myślę, że każdy będzie mógł znaleźć dla siebie coś dobrego. No i teraz jestem przekonany, że może jestem bohaterem, bo się nie bał. U nas się nie trzeba bać, bo jesteśmy bardzo przyjaźni, a to, że człowiek, który przyjechał z innego miasta, z Warszawy, jeździł, szukał swojego miejsca i Gorzów go znalazł, to też jest ważne i miejmy nadzieję, że to, co pan zaprezentował, jeśli chodzi o gorzowskie pejzaże, to na długo się zapisze w pamięci gorzowian. No ja pani powiem, ja myślę, że jestem chyba najlepszym przykładem, że jednak można przyjechać tutaj i można coś zrobić, a ja życzyłbym przede wszystkim miastu, żeby takich jak ja, pasjonatów i ludzi, którzy się nie dadzą w pewnym sensie, było więcej, bo jednak my ciągle musimy pamiętać o tym, że my nie będziemy miastem, gdzie tylko same hurtownie i jakieś tam takie montownie, ale my szukajmy przede wszystkim młodych ludzi, którzy są jacyś prężni, którzy po prostu swoją wiedzę będą chcieli tutaj spożytkować, którzy otworzą nowe miejsca pracy, a przecież popatrzmy sobie, jaki mamy zasób mieszkań na przykład na Śródmieściu, gdzie możemy to doremontować, tym młodym ludziom wynająć i oni będą mieli start po prostu, a dalej tereny przede wszystkim, gdzie możemy im dać na przykład miejsca do pracy, gdzie założą swoje instytuty. No przecież to jest
Miasto naprawdę cudowne, tylko musimy zadbać o to, żeby tu może było dojechać właściwie, tak, w sposób. I jeszcze oprócz tego zadbać trochę i nie podstawiać nogi ludziom, którzy chcą, którzy coś, chcą przyjechać. Tak, lepszego a nie, ambasadora. Chcą coś tutaj zrobić, bo najłatwiej to mówić, a prezydent B, ten jest B, tamten B, a samemu się jest tacy. Zakasać tak. Trzeba rękawy i robić. Naprawdę lepszego ambasadora Gorzowa niż pan Jerzy Zgorzałek chyba dawno nie słyszeliśmy, bo człowiek z zewnątrz, a tak pięknie o Gorzowie mówi. Nie jeden gorzowianin tak ładnie o Gorzowie nie mówi, więc za te słowa pięknie dziękujemy i z tymi życzeniami pozostajemy dla gorzowian i dla całego miasta. Bardzo panu dziękuję za nasze spotkanie. Ja również bardzo dziękuję pani i naturalnie państwu.